Witam ponownie w Outriders. Ostatnio mieliśmy naprawdę mocne wydarzenia fabularne. Poznaliśmy chyba nowego przeciwnika. No i wracamy do miasta okopów z tej skażonej strefy, żeby dowiedzieć się, co dalej. Więc na razie do Jakuba, łapa, subskrypcja. No i lecimy, proszę Państwa. Wracamy do lokacji, którą już znamy. Ale może gdzieś jeszcze dalej nas wyślą. Kto wie, czyli tu jest ta skażona strefa. Może byśmy gdzieś do przodu pojechali, albo tu. Tu zobaczcie, że są takie mokradła, nie? No ciekawie, ciekawie. Tam już mamy zaliczone w sumie dwa questy, więc mogę też oddać. Zobaczymy, jakie fajne rzeczy nam oddadzą za krwawego barona, nie? Dołącz do ataku na buntowników. Cześć, cześć. Tu marszałek Bailey. Ruszaj na linię frontu, szturm niedługo się zacznie. Co ty mówisz? W ogóle interesuje cię ta mała wiedźma? Mnie ona nie obchodzi. Po prostu pomagam staremu przyjacielowi. Jesteś Altertem. Czemu pracujesz dla pionków? Bo pionki i ja jedziemy na jednym wózku. Cała ta moc w rękach kogoś tak głupiego. Ujio, cicho tam. Poważnie, że ten obiekt artylerii trzeba zlikwidować. Nie ma czasu do stracenia. Ja zrobiłem, spokojnie. Chcesz się ze mną napić? Mamy chyba interes do obgadania. Przecież ty masz mi nagrodę do wypłacenia, a nie. Okej. Pociski potępienia nie będą problemem. Wracasz ze strefy? W jednym kawałku? Na to wygląda. Niesamowite. Dobra, co ja dostanę? Kamaszki? Buty Outriderów. Ale super, dobra, bierzemy tą nagrodę. I jeszcze hopie, ty się nie wymigniesz, przecież ja żem upolował krwawego barona. Cel zlikwidowany. Co ty gadasz? O czym ty mówisz w ogóle? Ej nie, to ludzie, róbcie te wyzwania. Róbcie te wyzwania. Epicki, lekki karabin maszynowy. Wyborowy i lekki karabin maszynowy. Kradzież zdrowia bronią. Obrażenia krytyczne. O Boże. Przypływ anomalii. Siłę ognia. Nie, bierzemy tego. Tego bierzemy, hopa. Ja cię kręcę. Lubię, a ja tam pracować. Trzeba było nie zaczynać. Nie ma o czym rozmawiać. Ja tam jeszcze. O, mam poziom 17. Jestem pewien, że w przyszłości będzie więcej pracy dla osoby z twoimi umiejętnościami. Oj, ostrzałowcy jest. Ostrzałowcy. Ja tam sobie ulepszałem sprzęcik, a patrzcie, co dostaliśmy. Ja pierdyk. To tak, zamiast tego 1100. Przypływ anomalii, obrażenia krytyczne i kamaszki jeszcze. No nie, jest coś niesamowitego. 1200 mamy siłę ognia. Tu jest 1012. Super. I teraz mamy rzuć przeciwnika widmowym nożem. Ostrze odbije maksymalnie 5 wrogów. No dobra, sprawdzamy, nie? Na trójce. Na razie nie będę zmieniał, bo te umiejętności też mi się ładnie skalują. Niesamowite. Dobra, no to super. I teraz tak, jeszcze tu gdzieś miałem chyba do oddania quest. Nie, no to były dwa w jednym. No to mega. Dołączymy do buntowników i tą skażoną strefę jeszcze później ogarniemy na pobocznych, nie? Ale ja cię kręcę, jakie tutaj dają niesamowite nagrody. Bo to na 6 levelu się udało, nie? Także bardzo, bardzo do przodu poszło. Moja domyślna broń miała 900 z ulepszeniem, 900 coś, a... O kurde. Co to za plansza nowa? Na ziemię niczyją? No nie, jesteśmy tu. A, czyli widzicie. Na tej mapie wreszcie są jakieś... Gdy wam dotrzecie, pozostańcie w ruchu. Rozproszcie się szeroko. Wreszcie są jakieś misje.
To jest jeszcze cały czas ta mapa z hubem. Prędzej czy później ktoś się prześliźnie, nie sądzisz? Mówię ci, w górze rzeki są potwory, które ich odstraszają. Potworem to ja jestem. Dzisiaj posmakujemy zwycięstwa! Potężny, nowy Altert jest z nami! Razem ich rozjebiemy! Dokładnie! Gertrud dostał nową broń. Patrzcie, jaka to jest Givera. Ej, ale tu są naprawdę ostre barykady już. Wojna fest. Zobaczmy. Ojej, to będzie dobre. Mamy 680 w magazynku. Tamten wydaje mi się, że lepiej strzela ogólnie. Jest taki ciekawszy. Ale... ten będzie srogi po prostu jako... jako damage. Ona tak przyspiesza, ale... okej, moździerze. Ale ta będzie mocniejsza od razu. Dobra, ta jest mocniejsza od razu. Kurde, ale tam łupią. Nie no, trzeba spokojnie, tutaj nie ma co. Zobaczmy ten nóż. No to ładnie bije. Nie ma co się w ogóle wychylać. Masakra. Pięknie. Ja się kręcę, ale jest hardcore. My tu chyba za szybko przyszliśmy, bo jeszcze jest sporo zleceń na potwory. Oj, te okopy srogie. To nie wiem, czy te ostrza takie fajne. No coś tam biją. One tak pasywnie biją, nie? Nie powiem, zrobiło się ciekawie. Oj, oj, oj. Zrobiło się ciekawie i bardzo ciężko. Ale spoko. Jesteśmy Outriderem. Nic nam nie straszne. Tak. Jeszcze w sumie tamtego bym mógł ściągnąć, bo on z boku będzie łoił, jest git. Ale plecki. Ja też trochę plecki dostałem. Oj, robi się grubo. Powiem wam, że robi się grubo. Ale jest przynajmniej wyzwanie, nie? Wyzwanie srogizna, bez tego nowego karabinu to byłoby ciężko. Świetny w pół dystansie, na blisko też. Oj. Dobra, ostatni ziomek został. Zajęliśmy rzekę! Nie odpuszczać, zabezpieczyć to wzgórze, nie dajcie im odetchnąć! Co? To jest bitwa jakaś... bitwa totalna. Nie, za wysoko wyszliśmy. Oni nas cisną. Dobra. Niech będą te ostrza. Na razie się sprawują całkiem.
Więc spoko, zostają. Bo są obszarowe, a tutaj obszarowe rzeczy bardzo fajnie działają. Jo, pierdeka, ma gdzie nasi? Dobra, pyk. Gnyb jest spowolniony. Jo, cię kręcę. Dobra, mała wycofka. Tak być nie może. God. Dobra, jest żyćko. Teraz tak. Pięknie. Co prawda nic życia do przodu nie idzie, ale nic nie poradzę. Ale ten snajpa mi uprzykrza. Mógłbym ewentualnie przejść na jakąś snajpę, ale w ogóle nie używam, nie? Dobra, tu mamy jeszcze jakiegoś majstra. Pięknie. Dobra, trzech zostało. Idziemy. Idziemy w gnój. Buty Outriderów. Okej, jesteśmy poniżej. Dobra. Same snajpy tutaj. Nie ma przebacz. Ale rzeź. Moździerze, młotki. No tu musi być baniak niestety. Oh my god. Dawaj, full zdrowia! Yeah! Ale się dzieje, nie? Straszna masakra jest. Dobra, padł i tylko ty zostałeś, gnybie. Let's go. Ale było ciężko. No, chyba najtrudniejsza na razie partia. Prawdopodobnie przyszedłem tutaj za szybko. Może warto jakieś zrobić jeszcze zadanka poboczne przed tym. Ale no, było grubo. Było grubo. Tutaj mamy to i to. Zaatakuj bunkier. Oj, srogo. Ruchy!
była łatwizna! Mua! Wciąż obśliniasz ten złom, Coleman? Ej, przynajmniej nie liżerowa sierżantowi! Dawaj to, co to jest? To ze Starego Świata. I tak nie zrozumiesz, bo nie umiesz czytać, dzbanie! Wybacz, babciu, to wojna, a nie biblioteka. Ej, moja babcia była generałem! Zamknij, kurwa, ryj! Nawet nie znasz swojej babci! Widziałeś to? Spokojnie. What? Ej, to będzie ten Moloch. Co Seta załatwił? Tak. Nowy Altert. Jesteś tu, żeby dokończyć, co Set zaczął. Nie musimy walczyć. O, wprost przeciwnie. Walczysz z nimi. A to znaczy, że z nimi umrzesz. Chłopie, kogo ty masz na plecach? Oh my god. Wygląda to źle. Chociaż... duży magazynek przynajmniej. No nie, burzę odpalił. Burza psia krew, jeszcze kamehameha. Oh my god. No będzie ciekawie na tym poziomie. Panieczka, pyk. Cały czas ten ogień, kurde. I kamehameha wchodzi, no. To za masakra. Tego mu się udało uniknąć. Nie mogę go zrobić w ogóle. Na blisko w ogóle nie gra mnie. To ładnie. Ojejaj. Panie Moloch, no. Kompopie. Opie! Co ci się dzieje? Teraz poszło ładnie. Lecki w ruch. Dlaczego ja żyćka nie dostaję za to? Kurde, uniknął. Kawał gnyba, nie? Dobra, jeszcze jedno zostało. Mm-hmm.
Kurde, dawaj go zamroź. Jakie dymy. Co tu się wyprawia w ogóle? Tyle powiem. Elo. Na szóstym. Ale było ciężko. Cały ten twój upór. Ten świat czeka zagłada. To więc pozostanie bez nas. Przepraszam, co ty zrobiłeś? Takie pytanko. Co ty zrobiłeś? To wdzięczność za uratowanie życia? Wiedziałem, że moja wróżbitka się nie myli. Wiedziała dokładnie, gdzie cię znaleźć. To koniec. Była umowa. Dałem słowo. Możecie iść. Możesz komuś innemu truć dupę przepowiedniami. Ten szturm. Powiedzcie mi, że to nie było na darmo. Dobre wieści. Oczywiście, to była masakra. Ale gdy wy zabawialiście to plugastwo, my zajęliśmy front. Powiedz mi, na pewno nie chcesz tu zostać? Alterdzi mogą liczyć tu na luksusy. Wielka chwała, kobiety, faceci, wyznawcy u twoich stóp. Dzięki. Ale mam coś do załatwienia. Wschód? Kamieniołom jest nasz. Dalej jest kraniec świata. Dlaczego Gutman cię tu w ogóle wysłał? Żebym przejechał pole minowe. Taka była umowa. Marszałek Bailey zna drogę. Przeprowadzi wasz konwój. Co? Nie ma kurwa mowy! Narysujcie mapę, dajcie wskazówki, jej nie bierzemy! My? Nie mówiłem, że ciebie zabiorę. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić. Ale nie podejrzewam, żeby udało ci się wrócić żywcem. Ale mega była bitwa. Odczep się. Nie chcę niańczyć kolejnej osoby. Umiem o siebie zadbać. Ale nie tam. Hej, czekaj! Walczy się do końca. Czado! Czy ty właśnie... Stąd właśnie wiem, że powinnam jechać z tobą. Anomalia mnie też odmieniła. Tylko, że ja mam jedynie wizję. Koszmarne wizje, cały czas. Poza jedną, która jest piękna. Jest w niej ta planeta, ale cała porośnięta zielenią i to jest przyszłość. I zawsze jest ze mną ktoś jeszcze. Nigdy nie widziałam twarzy, ale... głos. To ty. Cokolwiek chcesz osiągnąć, wiem, że ci się to uda. Ponieważ na końcu... stoimy na łące. Razem. Gertrud. Rozważ tą ofertę. Ja cię kręcę, Moloch. Ej, Moloch był naprawdę srogi. Odblokowano.
Teraz tak, porozmawiaj z Jakubem, by ruszyć w dalszą drogę do kamieniołomu. Dobra, do kamieniołomu na razie nie lecimy, ponieważ mamy jeszcze na tych skażonych terenach, nie? Dwie poboczne, ale na razie tyle. Na razie tyle i ewentualnie dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć wszystkie te zlecenia na odcinkach. Wydaje mi się, że nie, bo one będą oczywiście takie na jedno kopyto, ewentualnie w koopie by można zagrać. Ale zostawię je sobie na razie. Czasami mogę między nagraniami tam jedno, dwa zrobić, to wam też dam znaka. Ale to w przyszłych odcinkach na początku zawsze się dowiecie, także teraz na razie będzie chyba kilka pobocznych i dopiero do takiego kamieniołomu pojedziemy za jakiś czas. Także wielkie dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podobało. No, moim zdaniem ten bosik srogi. Na 6 levelu bardzo srogi. Dzięki za oglądanie, koniecznie łapa, subik i kto dotrwał do końca, niech napisze, udało się. Do następnego.